Będziemy zaczynać to, można powiedzieć, zakończenie piątego turnieju piłki nożnej kalowej imieniem Karola Cieplińskiego. Łączymy się także i pozdrawiamy wszystkich widzów internetowej telewizji Chojnice TV, którzy są z nami od godziny 14.30. Tutaj właśnie stolik, że tak powiem, z nagrodami. Panowie, pozwólcie, że jeszcze przed wręczeniem tych nagród oddam głos na jedną chwilę tak naprawdę osobie, która też zainicjowała ten turniej, która wspiera co roku przewodniczący samorządu nr 2 Bytowskie, radny powiatowy, pan Marek Szmagliński na słowa tutaj też podsumowania. To wspaniała chwila cieszyć się waszą radością. Drodzy młodzi przyjaciele, wszyscy kibice, gorąco wam dziękuję za tegoroczny udział. Za udział w piątym turnieju imieniem Karola Cieplińskiego. Wierzymy, że duch Karola jest z nami. Wierzymy także w to, że pamięć o nim będzie ciągle żywa, będzie ciągle w naszych sercach, będzie ciągle nam towarzyszyła, że warto było dla niego grać, że warto było rywalizować. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami, a najbardziej największym zwycięzcą jest Karol, ponieważ pokonał śmierć. I wierzymy, że jest razem w niebie u Pana. Dlatego wieczny odpoczynek, Panie. Dziękuję wam bardzo. I chciałbym chyba też oddać głos mamie za to, że tutaj jest z nami i ją towarzyszy. Ja po prostu mam tyle. Dziękuję wam za wszystkie lata. Za wszystkie lata obecności. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję pokonanym, a tak naprawdę jesteśmy wszyscy zwycięzcami, łącznie z Karolem. Dziękuję bardzo. Pan Marek Szmagliński, przewodniczący samorządu mieszkańców nr 2 Bytowskie. Pani Ewa Świetlińska, tak jak miało to miejsce wczoraj, otwierała nasz turniej, tak dzisiaj go oficjalnie zakończy po rozdaniu nagród. Tak więc teraz, drodzy Państwo, panowie, przejdziemy do tej najważniejszej, myślę, też chwili, do wręczenia nagród. Ja tylko szukam tutaj zdjęcie Karola, które nam towarzyszy. Ustawię go, no tutaj, że tak powiem, na razie oprę. I mam nadzieję, że albo położę, a on tutaj jest. Tak więc rozpoczniemy od drużyn, od wyróżnień drużyn poszczególnych. W tym roku po raz pierwszy 4 puchary. Dlatego, że co roku, no właśnie, ktoś musiał z tych czwartych miejsc obejść się smakiem. Puchary ufundowane od Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz statuetki przez burmistrza miasta Chojnice w tym roku w naszym turnieju. Tak więc rozpoczniemy od drużyny, która zajęła czwarte miejsce w turnieju. Przegrała w tym pięknym meczu o trzecie miejsce 3-2 z Bukmacherami, a więc drużyna Błyskawicy Butowiec. Poproszę do siebie kapitana zespołu, poproszę również o wręczenie pamiątkowego pucharu. No i rozpoczynamy, można powiedzieć, rozdanie medali. Brązowy medal w piątym turnieju Karola Cieplińskiego przypadł drużynie Bukmacherów. Zapraszam całą drużynę do siebie, tutaj do nas. Będzie wręczenie medali, te medale i puchary będzie wręczała pani Ewa Cieplińska każdemu z was. Ja pozwolę sobie w trakcie też odczytać skład, w którym grała drużyna Bukmacherów. Kapitan zespołu Przemysław Żmik, Paweł Jagoda, Paweł Troka, Piotr Nalewaj, Tomasz Karkoszka, Tomasz Senderkiewicz, bramkarz zespołu Bartłomiej Szafrański, Dawid Kobus, Dawid Warnke, Szymon Tusznio i Mariusz Kaliniak. To jest zespół Bukmacherów z Barażów. Dzisiaj od rana Bukmacherzy są z nami. Tak więc długa droga ich czekała. Opłaciło się brązowy medal naszych zawodników Bukmacherów. Gratulacje, panowie.
Drugie miejsce, srebrny medal, chociaż pewnie była wielka chęć na piąte złoto z kolei, ale w tym roku się nie udało na złoto, jest srebro i tak fantastycznie zespół Osiedla Kolejowego. Zapraszamy do siebie, cały zespół. Kapitan zespołu Adam Piekarski odbierze pamiątkowy puchar z rąk pani Ewy Ćwiklińskiej. Na waszej szyi zawiśnie właśnie srebrny medal, wręczony właśnie również przez panią Ewę Ćwiklińską. Ja wyczytam skład zespołu Osiedla Kolejowego, który prezentował się przez dwa dni. Wspomniany Adam Piekarski, kapitan. Dalej Bartosz Cieśliński, Kamil Cybulski, Patryk Drewek, Przemysław Dorawa, Mateusz Schmidt, Karol Szopiński, Dawid Schulz, Jan Kulibacki i Marcin Modrzejewski. Skład Osiedla Kolejowego, który zasłużył na srebro. Po pięciu latach znalazła się drużyna, która zwyciężyła z Osiedlem Kolejowym, ale i tak w historii tego turnieju, myślę, na stałe zapisze się drużyna Osiedla Kolejowego. Wielkie brawa dla tego zespołu. Jeszcze raz. Pamiątkowe zdjęcie, jeżeli drużyna będzie chciała mieć z medalami na tle, na banerze, którego już nie ma, okazuje się, a więc banerów już nie ma. Będzie możliwość, jeżeli chcecie, tutaj mamy też paparazzi. No i proszę Państwa, pierwsze miejsce w piątym turnieju piłki nożnej galowej Karola Ćwiklińskiego. Drużyna Meteoro Silno wygrała w finale, pokonała Osiedle Kolejowe. Zapraszamy. Zapraszamy do siebie. Nagrodę odbierze... Puchar odbierze Szymon Kwasigrok, rodowity, można powiedzieć, mieszkaniec Silna. To on właśnie odbiera nagrodę w imieniu całego zespołu. Natomiast złoty medal otrzymują zawodnicy, którzy tworzyli trzon tego zespołu. Tacy jak Tymoteusz Brajer, Adam Maklikowski, Szymon Kwasigrok, Michał Zwiewka, Paweł Arn, Patryk Kniaknicki, Adam Zalewski, Sebastian Kartuszyński, Wojciech Kostrzewski, Jacek Pestkowski i Krzysztof Cysewski. Drużyna Meteoro Silno dostaje także piłkę nożną ufundowaną przez firmę Piotrex i MM Express, pukary i dyplomy oraz złote medale. Chwila dla Was, dla paparazzi. Meteor Silno. Drodzy Państwo, przed nami teraz nagrody indywidualne za ten turniej. Nagrody indywidualne. Jeszcze przed wręczeniem tych nagród indywidualnych poprosiłbym na chwilę jeszcze do siebie właśnie tego oto człowieka, Dawida Krzyżowskiego, mistrza Polski w plikach piłkarskich, który jest dzisiaj z nami. Też będzie wręczał nagrody indywidualne poszczególnym zawodnikom. Chciałbym tylko powiedzieć, że Dawid Krzyżowski jest tutaj z nami również dzięki sponsorowi, firmie Elton, która zasponsorowała też przyjazd Dawida Krzyżowskiego, który mógł przed Państwem zaprezentować tyle wspaniałych umiejętności. Wydaje mi się, że należą mu się wielkie brawa. Oczywiście ten turniej jeszcze przed wręczeniem nagród nie odbyłby się bez wielu, wielu osób. Chciałbym teraz szybko podziękować, bo myślę, że należy się podziękowanie. Przede wszystkim dla Radniej Słowinicy na czele z kierownikiem Marcinem Senorackim, który jest dzisiaj tutaj z nami, dzięki któremu też ta organizacja tak sprawnie mogła przebiec. Bardzo dużo z nim spraw załatwiałem. Marcin, pokaż się, dziękujemy Tobie za tą organizację. Dzięki temu również tutaj mogliśmy grać w tym roku po raz pierwszy na Oxygen, na największej hali w Chojnicach. 4 lata było to w zespole szkół nr 7, dzisiaj po raz pierwszy na Oxygen.
Urząd Miejski w Chojnicach na czele z burmistrzem zafundował puchary, medale, znaczy puchary i statuetki. Samorząd Mieszkańców nr 2 Bytowski na czele z Markiem Szpagińskim zafundowali medale oraz nagrody rzeczowe. Firma Sport Club nagrody rzeczowe ufundowała. Firma Piotrek z MM Express, pizzeria Bazylia była także sponsorem, Dreftrans, drukarnia Standrup. Oczywiście te wszystkie firmy, które były poprzez te dwa dni w spocie reklamowym, nam pomagały. Bez tych osób nie byłoby tego turnieju, ale również bez osób funkcyjnych, takich jak Michał Zbielski na konsolecie, na DJ-ce. Eliza Pietrzykowska, która pisała statystyki przez dwa dni, koleżanka, która przyjechała z Włocławka. Masażyści, Zuzia Szyman z Gdańska. Zuzia, gdzie jesteś? Zuzia, masażystka. Marek Meyer, który przez dwa dni spisywał listę strzelców bardzo pieczołowicie, a także faule, żółte kartki, za chwilę będzie też nagrodę. Marek Meyer. Dominika Winter i Julka Kulkowska, nasze dwie panie fotografki, były z nami przez dwa dni. Nie chcę nikogo ominąć. Panowie z ochrony przez dwa dni, którzy byli. Tutaj pan Sławomir na czele, pan Damian, pan Mirosław Gawlicki. Bardzo dziękujemy. Rodzicom oczywiście w pierwszej szczególności też po raz kolejny dziękuję. Braciom Łukasz Ćwikliński, Marcin Ćwikliński. Pokażcie się. Tak, bracia Karola, starsi bracia Karola. Mnóstwo osób. Jeżeli o komuś zapomniałem najmocniej, przepraszam. Mam nadzieję, że wszystkich pamiętałem, tak patrzę po osobach, czy kogoś pominąłem. Mam głęboką nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Tak więc, drodzy Państwo, nagrody indywidualne i przejdziemy do tego. Rozpoczniemy od najszybciej strzelonej bramki. Najszybciej strzelona bramka w turnieju padła w 8 sekundzie. 8 sekunda i był to Kamil Rudziński, KZ Orion Niwy. Jeżeli jest przedstawiciel zespołu, to prosiłbym do siebie. Jeżeli nie, to przekażemy nagrodę po turnieju. Kamila nie ma, więc przekażemy tę nagrodę. Kolejna nagroda. Najładniejsza bramka turnieju w piątym turnieju piłki nożnej halowej. Mieliśmy z tym problem, kłopot, natomiast razem stwierdziliśmy, że ona padła dzisiaj, w dzisiejszym dniu, a zdobył tę bramkę Patryk Tarasiewicz z zespołu TC Team z tamtego sektora boiska, fantastycznym strzałem w okienko bramki. Nie wiem, czy jest Patryk z nami, albo któryś z przedstawicieli. Jest, zapraszam przedstawiciela drużyny TC Team. W imieniu właśnie tutaj też naszych organizatorów Dawid Krzyżowski wręcza nagrodę Patrykowi Karasiewiczowi, najładniejsza bramka turnieju. Jak co roku prowadzona jest specjalna nagroda ufundowana przez rodziców Karola. Są to rękawice dla najmłodszego bramkarza biorącego udział w turnieju. Dlatego, że Karol był bramkarzem, on był, kochał bronić. Jak co roku rodzice fundują rękawice, tak samo jest i w tym razem. Wielka wdzięczność także z mojej strony płynąca w stronę rodziców. Najmłodszym bramkarzem w tym roku został Patryk Rogowicz z zespołu Red Devils Chojnice. Jest Patryk osobiście, zapraszamy. Dokładna data urodzenia Patryka. Sam może powiedz, kiedy się urodziłeś? W grudniu 1999. 10 grudzień 1999, najmłodszy gracz turnieju 5 edycji Karola Ćwiklińskiego. Osobiście na twoje ręce pani Ewa Ćwiklińska wręcza rękawicę. Karol, mając 15 lat, grał również w Davis, tak jak Patryk Rogowicz. Na tej bramce też występował w barwach małych sportowych Kaci na gali piłkarskiej, zdobył wówczas srebrny medal. Tak więc Patryk, idź w ślady, no może właśnie i zdobywaj jak najmniej bramek puszczaj. Kolejna nagroda. A więc przechodzimy do trzech, wydaje się, najważniejszych nagród indywidualnych. Mianowicie pierwsza nagroda, najlepszy strzelec turnieju, najwięcej goli na swoim koncie zebrał w trakcie dwóch dni.
No i właśnie Marek Majer sumiennie liczył te gole i te bramki. No i wyszło na to, proszę Państwa, że najskuteczniejszym strzelcem turnieju Karola Cieplińskiego w tym roku z dorobkiem 6 goli na koncie został Paweł Arndt z Meteoru Silno. Zapraszamy Pawła do siebie. Nagrodę wręczy Dawid Krzyżowski, najlepszy strzelec turnieju. Paweł Arndt jako nagrodę otrzyma piłkę, statuetkę oraz strój piłkarski podawany od firmy Sport Club Wojciecha Bilickiego. 6 goli Paweł Arndt, najlepszy strzelec turnieju. Zostało nam już 2 nagrody indywidualne. Jak się zapewne Państwo domyślają, jest to nagroda najlepszy bramkarz turnieju. Również mieliśmy z tym dużo kłopotów, świetnie się bramkarze spisywali. Niektórzy niestety wcześniej odpadli, w 1/8, w 1/4, natomiast też świetnie bronili. To jest zawsze trudna sztuka wybrać kogoś najlepszego, ale wydaje nam się, że poprzez cały turniej najbardziej solidnym bramkarzem, który często ratował też swój zespół przed utratą gola, był Sebastian Kartoszyński, Meteor Silny. I to na jego ręce płynie statuetka ufundowana przez Urząd Miejski w Konicach, rękawice oraz bluza bramkarska. Sebastian Kartoszyński. Wielkie brawa jeszcze raz. No i została nam jedna nagroda, najważniejsza być może, jeżeli chodzi o indywidualne osiągnięcia, MVP. Natomiast jeszcze zanim to, przeoczyliśmy nagrodę dla drużyny Fair Play. Poprzez całe te 2 dni statystyki były prowadzone, najmniejsza ilość fauli drużyn. No i też całokształt, zachowania, najmniej żółtych kartek. Okazuje się, że tą drużyną w tym roku, która jest najbardziej, można powiedzieć, Fair Play, została tęcza Moto Gavin Brusy i zapraszamy po odbiór pamiątkowego właśnie dyplomu. Patryk Melker, kapitan zespołu. Dobrze, więc ostatni werdykt. Najlepszy zawodnik, MVP turnieju. To jest szalenie trudna sprawa. To jest tak naprawdę, mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, że to nie on został wybrany tym najlepszym zawodnikiem. Patrzyliśmy na całokształt, na to, jaki wpływ na drużynę miała ta osoba, jaka jego postawa na boisku była przez te całe 2 dni turnieju. Również pytaliśmy się kapitanów drużyn, sędziów. No i proszę Państwa, najlepszym zawodnikiem turnieju 5 imieniem Karola Cieplińskiego, MVP turnieju, został Dawid Szulc z Osiedla Kolejowego. Zapraszamy. Po raz pierwszy wędruje ta nagroda właśnie do tego zawodnika, do Dawida Szulca. Gratulujemy w imieniu organizatorów. No i wszystkim Wam życzymy tego, aby ten duch piłkarski był w Was, abyście o tym turnieju pamiętali, mówili o nim, ale nie tylko o turnieju, przede wszystkim pamiętali o Karolu Cieplińskim. Bo to, jeszcze raz przypomnę, on ma być tutaj najważniejszy. Człowiek umiera tylko wtedy, kiedy się o nim zapomina. Rozpoczynaliśmy ten turniej minutą ciszy. I prosiłbym także, miałbym taką prośbę wszystkich z Państwa, a także Was, abyśmy się chwycili także tutaj na tym parkiecie wszyscy za ramiona. I jeszcze raz tą jedną minutę ciszy poświęcili Karolowi Cieplińskiemu. Jeżeli jest to możliwe, Państwa na tym również powstanie. I o to, aby zakończyć ten turniej, po tej minucie ciszy nastąpi oficjalne zakończenie przez panią Ewę Cieplińską. Natomiast prosiłbym właśnie o to uczczenie pamięci Karola Cieplińskiego, 16-letniego naszego kolegę, minutą ciszy absolutnej. Mam nadzieję, że tam też z tyłu wszyscy mnie słyszą. Minuta ciszy dla Karola, a także dla Gosi Ułońskiej, 22 lata, wczoraj zmarła. Kolniczanka. Dziękuję bardzo. Prosiłbym jeszcze wszystkich z Was o minutę cierpliwości. Głos oddaję teraz pani Ewie Cieplińskiej. Nastąpi oficjalne zakończenie naszego turnieju. Pan
wszystkim bardzo dziękuję za te wspaniałe akcje, bramki i za to poświęcenie na wojsku. Starałam się obejrzeć wszystkie mecze i muszę wam się przyznać, że kibicowałam wam wszystkim. Nie miałam jakiejś drużyny, której szczególnie. Po prostu wszyscy jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję. Piąty turniej piłki nożnej falowej imienia Karola Ćwiklińskiego uważam za zamknięty. To już jest historia. Dziękujemy serdecznie wszystkim. Do zobaczenia, mam nadzieję, za rok.